trwają rozgrywki halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Biłgoraja. W zmaganiach bierze udział 16 zespołów, a w niedzielę odbyła się już 11 kolejka spotkań. Rywalizację rozpoczął mecz pomiędzy OKS Sitarska a spadkobiercami Saurona. Drużyna, w której pierwsze skrzypce grają bracia Kawalec, pewnie pokonała swoich przeciwników wynikiem aż 7-1. W pozostałych meczach padły następujące wyniki. Spartakus Team Ekipa Biłgoraj 6-3, Fat Boys Team RWKS Sparta 5-4, Załadunek Team Blokersi 2-3, Blue Warriors Old Stars 1-9, Hansa Team FC Bażant 10-0, LZS Dąbrowica Model 2-3, Galacticos Confis Nadleśnictwo 7-1. W tabeli prowadzi zespół Old Stars, drugie miejsce zajmuje Hansa Team, a trzecie Blokersi. W klasyfikacji strzelców po 11 kolejce prowadzi Artur Deryło z Old Stars, który strzelił już 39 goli. Drugie miejsce zajmuje Artur Czerw, zdobywca 27 bramek, a dalej są Marek Deryło z Old Stars i Maksymilian Furmaniak z ekipy, którzy mają na koncie po 20 trafień. Przed drużynami jeszcze 4 mecze. Najbliższe spotkania rozegrane zostaną w sobotę 5 marca od godziny 14 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakończenie rozgrywek 19 marca. Już ekipa Katowice do Biłgoraju do zobaczenia! Zapraszamy z Katowice! Loga po repartii! Jęczynę! Tak na charytatywny maraton Zumby zapraszała jedna z prowadzących, pochodząca z Kuby regla Maria Hernandez Madej, która od 2009 roku mieszka i pracuje w Polsce, ucząc Polaków tańca latino. 27 lutego w OSIR zbierano pieniądze dla ciężko chorego na raka Piotra Kuranty. Ja chciałam z tego miejsca podziękować na samym początku wszystkim sponsorom, dzięki którym w ogóle ten maraton mógł się odbyć. I podziękować wszystkim przybyłym z Biłgoraja, dziewczynom z mojej grupy. Karasiu, Zbiszczy, dziewczynom ze Zwierzyń Tatar. Jest też kilka osób z Tomaszowa, tak? I oczywiście szalone dziewczyny Damiana! Trzy godziny doskonałej zabawy z tańcem pod okiem czwórki instruktorów, a efekt to zebrane prawie 3000 zł. Sobotni maraton zorganizowała trenerka Zofia Badach. Prowadzili go również Regla Hernandez, Aleksandra Okoń i Damian Otkała. Biletem wstępu były jak zwykle bransoletki. Koszt jednej to minimum 25 zł. Wśród uczestniczek były zarówno podopieczne organizatorki, ale także miłośniczki zumby z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i Chrubieszowa. Zumba to trening dla umysłu, ducha i całego ciała. Zwiększa wytrzymałość organizmu, powoduje spalanie kalorii w bardzo przyjemny sposób oraz pomaga skoordynować własne ruchy.